obywatelskie, a nowa konstytucja zapewnić mu miała niezależność. Niestety, car nie miał zamiaru jej przestrzegać. Wywołało to fale protestów, szczególnie wśród młodzieży. Zaczęły powstawać tajne organizacje. Jedna z nich zawiązała się w warszawskiej szkole motorowej. Na czele spisku stanął porucznik Piotr Wysocki. Wieczorem 29 listopada 1830 roku nieliczna grupa spiskowców dokonała nieudanego zamachu na Belwedere, siedzibę księcia Konstantego. Mimo tego jednak powstanie szybko rozprzestrzeniło się na inne tereny. Armia Polska, mniej liczna od rosyjskiej, stoczyła szereg zwycięskich bitw, m.in. Stoczkiem, Wawrem i Rowowem. Niestety brak wiary w ostateczny sukces, głównie wśród polskich generałów, zadecydował o klęsce powstania, które upadło we wrześniu 1831 roku. Polacy nie są zorganizowanym narodem, wobec czego znaczy u nich więcej nastrój, aniżeli rozumowanie i argumenty. Sztuką rządzenia Polakami jest zatem wzniecanie odpowiednich nastrojów. Bez grosza myśli, przez śpiący rytm.
Był taki rok, rok 63. Śnieżył się w styczeń. Poszli niepełni przez drogi obliczeń. Poszli, by walczyć najgodniej, najprościej. Życie położyć przy budowie dzieła, które się zwało w skrzyżeniu wolności i krzyknąć światu. Polska nie zginęła. Powstanie styczniowe to najtragiczniejszy zbieg niepodległościowy Polaków w XIX wieku. Wybuchło nagle 22 stycznia 1863 roku. Było reakcją na brankę do wojska rosyjskiego, którą przeprowadzono na polecenie Aleksandra Białopolskiego. Jednak zadania militarne, które stały przed powstańcami, przerosły jej możliwości. W walce nie brała udział regularna armia, jak to miało miejsce w powstaniu listopadowym, lecz nieliczne i słabo uzbrojone oddziały partyzanckie. Stosowano wiele potyczek i mniejszych bitew. Większość z nich zakończyła się przegraną. Rozproszone, źle uzbrojone oddziały powstańcze zagubione w terenie. Pojedynczy ludzie, przebywający się nawzajem, przekradali się tajnymi ścieżkami w głębie morza. Wydawano im brand myśliwską i zaraz przeprowadzono w trójny marsz do bitwy. Takie opisy przeważają w relacji powstańców. Nie pomogło bohaterstwo i poświęcenie. Powstanie upadło ostatecznie w 1865 roku, a dla jego uczestników rozpoczął się okres represji i wywózek na Syberię. Pierwsza wojna światowa spowodowała grupę bratobójczą. Polacy mieszkający w zaborze rosyjskim musieli walczyć na rzecz Rosji. Polacy z zaboru niemieckiego i austriackiego walczyli po stronie przeciwnej. Thank you.
Rozdzielił nas, i bracie zły los jest, że nas straszy. Bóg wrogich sobie szańcach, patrzymy śmierci w twarz. Bóg opadł w imieniu, słuchani warwat chłopu, stoimy nad wprost siebie. Ja, wróg twój, ty, mój. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogóle drży. Bóg wrogich sobie szańcach, stoimy ja i ty. Nie myśl o mnie, bracie, śmiertelny i nudny. I w ogniu moich strzałów, jak rycerz, mężny stój. A gdy mnie zdawałeś już, od razu wiesz na ser. I do polskiego serca niemiecką kulu ustrzę. Bo wciąż na jawie widzę, co noc mi się śni, że ta, co mnie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Niekwestionowanym bohaterem wydarzeń I wojny światowej był Józef Piłsudski, dowódca pierwszej brygady, a następnie naczelnik państwa. To właśnie jemu, symbolowi bojownika niepodległość Polski, Rada Regencyjna na Warszawie przekazała 11 listopada 1918 roku władzę wojskową, a później także cywilną. Tego dnia rozbrojono niemiecki garnizon w Warszawie. Co stanowiło symbol uwolnienia Polski od znienawidzonego okupanta. 11 listopada 1918 roku w Szatniu pod Paryżem zostało podpisane zawieszenie broni między Niemcami a mocarstwami zachodnimi. Symbol zakończenia I wojny światowej. Jest jeszcze coś,
winny w uszach ci brzmi. O najmądrzy jak dziwny wypełnia pracę, ulice i domy. Znajomy zmier, twoja mowa co lśni. Wiedzę wiesz, nic nie liczę, bo wieścia mi się nie liczę. Z tej wody jak ze zielona, czerpiesz siłę swą. Owe bajki Krasickiego, poema Słowackiego, przeżyć tych poradztwo, to ojczyzna ma. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, nową sztuką te trzy kwiaty trzymasz ty ręka, tak skrętę o kole muszą wciąż kwitnąć. By kraj dalej trwał, bez historii mojej sztuki, bez mądrości mojej strony, naród się zamieni, bez imienny kraj. Dzisiaj czy znajdę z potrzebie, czeka ciebie, mierzę z ciebie, tysiąc lat historii, patrzę w serce twe. Bronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze, liczy na twoją pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Nic nie jest nam dane raz na zawsze. Dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać i ciągle o nią walczyć, mówił nasz wielki rodak święty Jan Paweł II. Pomni tych słów, a także historii naszego kraju dokładamy starań, by każdy kolejny dzień był świadectwem naszej troski o ojczyznę. Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze dla niej żyć. Powstała z martwych nie Polska, lecz prawo, bo Polska martwą nie była ni chwili. Dola jej tylko była krwawą łzawą, byśmy w bezprawiu przeszło wiek przeżyli. To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. Wspomnienie dziadków pieśnią jest dla synów i znów przez wznuków brzmi piorunem czynów. Pieśń, czyn, wspomnienie. To jedno, Polska.